Życie niektórych linii produktów z czasem staje się bardziej ewolucją niż rewolucją. W tym przypadku do tej pory też tak było i choć poprzednia wersja tego produktu wprowadziła wiele nowych rozwiązań, to nie dajcie się zwieść. Prawdziwą rewolucję pokazali teraz. Oto Phantom 4 Pro. I tak, wiem, jest już pół roku po premierze, ale jest kilka dobrych powodów, dla których Phantoma 5 nie zobaczymy do wiosny przyszłego roku. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Wiem, że wersja Pro korzysta z wielu rozwiązań Phantoma 4, ale ta recenzja będzie z perspektywy posiadacza Phantoma 3 Advance, gdyż najczęściej nad przesiadką zastanawiają się właśnie posiadacze tej serii. Mówiąc o rewolucji, nie mam na myśli nowych czujników, ale raczej nową kamerę, która jest dość przełomowa jak na ten rozmiar drona. Do wszystkiego jeszcze dojdziemy, ale po kolei. W zestawie otrzymamy drona, baterię, aparaturę, kable do ładowania, kable do update'owania, 4 pary śmigieł, woreczek, kartę pamięci oraz świetne opakowanie. Zmieści się tu wszystko, czego potrzebujemy na podróż, nawet dwie dodatkowe baterie. Jedyna wada to taka, że jeśli macie większy tablet, na przykład iPada 9,7 cala, to niestety tutaj nie wejdzie. Również wadą jest to, że case nie jest do końca wodoodporny. Opakowanie, które często w recenzjach posądzane jest o bycie styropianowym, w rzeczywistości jest wykonane z dość miękkiej pianki. Na górze mamy rączkę oraz specjalne zamknięcie. Jeśli chodzi o drona, obudowa jest prawie identyczna jak ta w Phantomie 4. Od Phantoma 3 różni się przede wszystkim tym, że gimbal jest schowany w opływowej obudowie, co poprawia aerodynamikę, oraz tym, że cała konstrukcja jest o wiele solidniejsza. Plastik jest przyjemny w dotyku i na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo wytrzymałego. W wersji Pro dron funkcjonuje na dwóch częstotliwościach, 2,4 GHz oraz 5,8 GHz, które przełączają się automatycznie w zależności, na której są mniejsze zakłócenia. Moim zdaniem to, co sprawia, że Phantom to prawdziwa rewolucja, to kamera. Mamy tu bowiem do czynienia z prawie takim samym rozmiarem kamery jak w poprzednich modelach, ale zastosowana jest tutaj jednocalowa matryca, czyli mniej więcej taka wielkość jak w reporterskich kamerach. Przekłada się to po pierwsze na jasność i jakość wykonywanych zdjęć i filmów oraz pozwala na robienie 20-megapikselowych zdjęć. Oprócz zmiany ISO czy shutter speeda, mamy teraz również możliwość zmiany przesłony obiektywu, od f2.8 do f11. Mamy również mechaniczną migawkę, co oznacza mniejszy efekt rolling shutter. Jeśli chodzi o wideo, to mamy możliwość nagrywania w 4K do 60 klatek na sekundę, co naprawdę robi wrażenie w tak małej kamerce. Niestety DJI chwali się zarówno kodekiem H265 oraz 4K 60 klatek. W rzeczywistości 4K 60 klatek działa tylko w starym kodeku, czyli H264. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, o co właściwie chodzi z tymi kodekami. Są to jakby sposoby zapisania danych naszych filmów. Oprócz formatu, czyli np. MP4 czy MOV, mamy również sposoby kodowania danych pliku. I tu najpopularniejszym do tej pory był kodek H264. H265 to nowość, która teoretycznie ma zapewnić lepszą jakość filmu przy lepszej kompresji danych. Problem z H265 jest taki, że na razie niewiele programów jest w stanie go odtworzyć. Ostatecznie musiałem przekonwertować pliki do H264, ale i tak myślę, że różnicę widać. Zobaczcie porównanie różnych rozdzielczości i klatkarzy. Obrazy 4K zostały oczywiście wyrenderowane do Full HD. Nowa kamera ma też nowy kąt widzenia. W Phantomie 4 był to odpowiednik 20 mm, w Mavicu 28, zaś tutaj mamy 24 mm.
Czujników omijania przeszkód jest dużo. Z przodu, z tyłu, z dołu oraz z boku. DJI niechętnie wspomina o tym, że boczne czujniki działają jedynie w trybie tripod oraz beginner mode, czyli kiedy dron porusza się bardzo wolno, ale wszystkie działają bez zarzutu. Działają oczywiście tylko jeśli jest odpowiednio jasno i o ile nie lecimy akurat w trybie sport mode i wybranych trybach autonomicznych. Dzięki czujnikom w przypadku failsafe, czyli automatycznego powrotu do domu, dron będzie w stanie unikać przeszkody, które napotka po drodze, o ile oczywiście nie znajdą się one nad nim. Trybów autonomicznych mamy naprawdę sporo. Przykładem jest tryb Active Track, który śledzi zaznaczoną przez nas osobę lub obiekt, lecąc za nim, bokiem, przed nim lub robiąc automatycznie orbitę. Zdarza się niestety, że robiąc obrót, Phantom gubi swój cel. Ponadto ten tryb działa tylko z bliska. Nie napalałbym się, że z nie wiadomo jakiej wysokości quad będzie w stanie śledzić obiekt na ziemi. Kolejnym ciekawym trybem jest Tap to Fly. Klikając na ekranie w interesującym nas miejscu, Phantom zacznie lecieć w tamtą stronę po zaznaczonej linii. Nie jest to może ekscytujące z tego powodu, a bardziej z tego, że podczas lotu możemy swobodnie obracać dronem, a ten mimo obrotu ciągle będzie leciał w zaznaczonym przez nas kierunku. Znanym już chyba wszystkim jest tryb Sport Mode. W tym trybie Phantom 4 Pro rozpędza się do 72 km na godzinę, co pozwoli przemieszczać się szybko z jednego miejsca do drugiego, a przy odrobinie umiejętności dostarczy nam unikatowych ujęć. Warto zaznaczyć, że z uwagi na prędkość czujniki omijania przeszkód w tym trybie nie działają. Aparatura. Na zewnątrz niewiele różni się od tej z Phantoma 3. Na pewno mamy tu nowy przycisk spustu migawki, czyli mamy teraz coś takiego jak w aparatach cyfrowych. Pół spust, aby nastawić fokusa, a następnie wciskamy głębiej, aby zrobić zdjęcie. Uchwyt na ekran w końcu jest zrobiony z metalu, co w jakimś niewielkim stopniu sprawia, że mniej boję się o swój tablet. Radio wyposażone jest w baterię o pojemności 6000 mAh, co starcza na bardzo długo, a czas jej ładowania to około 2,5 godziny. Mamy dwa programowalne przyciski z tyłu, dwie gałki, jedna do kontroli gimbala, a druga do zmiany ekspozycji. Wciskając tę drugą, możemy wybrać, który parametr chcemy teraz zmienić. Wszystko jest świetnie spasowane, a materiały są najwyższej jakości. Mamy również możliwość dokupienia aparatury z wbudowanym ekranem. Oczywiście za dopłatą. W zamian otrzymujemy mały tablecik oparty na Androidzie z bardzo jasnym ekranem. Podobno dwa razy jaśniejszym niż przeciętny tablet. Niestety urządzenie nie ma wejścia na kartę SIM, więc jeśli chcemy mieć mapy lub streamować na żywo, musimy podłączyć się do telefonu przy pomocy sieci Wi-Fi. Update można w końcu robić z poziomu tabletu. Wystarczy, że podepniemy się do drona i w aplikacji rozpoczniemy procedurę. Koniec z uciążliwym wgrywaniem plików na kartę pamięci. Bateria. Wygląda tak samo jak ta z Phantoma 4 i również do niego pasuje. Podobnie jak te z czwórki, działają w czwórce Pro. Różnica polega na pojemności. Na tych od Phantoma 4 Pro uzyskamy około 2 minuty więcej lotu. Jest ona oczywiście inteligentna, tak jak miało to miejsce w poprzednich wersjach. Sama rozładowuje się do bezpiecznego napięcia oraz mamy możliwość sprawdzenia w aplikacji historii ładowań i czy wszystkie cele są w dobrej kondycji. Koszt takiej baterii to około 800 zł. Ile kosztuje i dla kogo jest ten dron? Koszt Phantoma 4 Pro to 7,5 tysiąca w wersji bez ekranu oraz 8800 zł za wersję z ekranem. Łatwo możemy przeliczyć, że dopłacamy 1300 zł za tablet. Moim zdaniem sporo, jasne. Wygoda jest duża, bez zabawy z kablami, ale ekran na moje oko jest za mały, a brak internetu bardzo uciążliwy. Osobiście wolę dokupić do tego jakiegoś małego iPada i mieć też tablet do użytku domowego. 7,5 tysiąca złotych to dużo, bo przypominam, że Phantom 3 Pro w momencie premiery kosztował 5800 zł. Oczywiście tutaj mamy o wiele więcej możliwości, świetna kamera, omijanie przeszkód oraz solidniejsza konstrukcja robią swoje. Czy więc warto zainwestować te 7,5 tysiąca w tego drona? W dobie Sparka i Mavica Phantom stracił swój urok jako mały przenośny dronik. Jeśli zamierzasz latać rekreacyjnie i na przykład zabierać go w podróże, to skusiłbym się raczej na Mavica lub Sparka. Przygotowanie do lotu, czyli ściągnięcie osłony, przymocowanie śmigieł chwilę zajmuje, a eksploatacja kosztuje więcej. Droższe baterie oraz w przypadku uszkodzenia droższe naprawy. Sporym plusem jest na pewno jakość filmów i zdjęć oraz waga drona. Przekłada się to na lepszy opór przed wiatrem, no i ptactwo bardziej się go boi niż na przykład Mavica. Jeśli nie liczysz się z kosztami i potrzebujesz platformy pod bardziej profesjonalne filmowanie, to Phantom 4 Pro jest świetną opcją. Ja swojego kupiłem w Cybershopie, link macie w opisie oraz oczywiście link do oficjalnej strony DJI.
W przyszłym tygodniu będę testował Sparka wersję combo wraz z goglami DJI. Jeśli nie chcesz, żeby Cię to ominęło, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, a jeśli ten materiał Ci się podobał, nie zapomnij dać łapki w górę. Wpadnijcie również na mojego Facebooka, gdzie podczas testów streamuję na żywo i wrzucam różne ciekawostki. Z Wami się żegnam i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!